Pod ostatnim filmem na temat powstającego remake'u gry Dead Space pojawiło się sporo komentarzy, w których pisaliście, że macie ogromną nadzieję nie tylko na udaną nową wersję tej gry, ale także na ukazanie się kolejnych części. Dodatkowo, jak słusznie także zauważyliście, studio odpowiedzialne za serię Dead Space, a więc Visceral Games, zostało rozwiązane przez firmę Electronic Arts, a twórcy oryginału rozeszli się, by tworzyć swoje własne produkcje. Od siebie dodam tylko, iż za sukcesem oryginalnej gry Dead Space z 2008 roku stoją zaledwie dwie najważniejsze osoby – Glenn Schofield oraz Steve Papoutsis. Co ciekawe, zaledwie rok po premierze gry Dead Space Glenn Schofield opuszcza studio Visceral Games, a następnie zakłada znane dzisiaj wszystkim graczom Call of Duty studio Sledgehammer Games. I to właśnie on współtworzy wybrane jej odsłony, takie jak Modern Warfare 3, Advanced Warfare czy World War II. You know, World War II means something different to me. Steve Papoutsis natomiast tworzy dwie kolejne odsłony serii Dead Space, a następnie w 2015 roku odchodzi z firmy, by zająć się własnymi projektami. Jednak czy w taki właśnie sposób zakończyła się przygoda tych dwóch panów z horrorami takimi jak słynny Dead Space, a seria z ich udziałem nigdy więcej nie powróci? No cóż, jeśli jesteście fanami tej serii gier, to chyba mam dla was dobrą wiadomość. Zacznę może od tego, iż nie jest to wprawdzie może najnowsza informacja, ale doszedłem do wniosku, że będzie ona stanowiła świetne uzupełnienie mojego poprzedniego materiału na temat remake'u gry Dead Space, za którą odpowiada ktoś zupełnie inny. Dodatkowo, oglądając zwiastun tajemniczej gry studia Striking Distance, nie zwróciłem uwagi na kilka bardzo ważnych rzeczy, które stały się teraz szczególnie istotne. Jednak zacznijmy od początku. To co właśnie widzicie, to pierwszy materiał marketingowy pewnej gry zatytułowanej The Callisto Protocol, za którą odpowiada nowe studio Striking Distance. Akcja gry toczy się na martwym księżycu Jowisza w 2320 roku. Jak mówią o przyszłej produkcji sami jej twórcy. Gra jest survival horrorem nowej generacji, w którym gracze wcielą się w prawdopodobnie jednego z osadzonych w więzieniu o nazwie Black Iron. Naszym zadaniem będzie odkrycie przerażającej tajemnicy tego miejsca, a sama gra wyznaczy ponoć nowe standardy grozy w interaktywnej rozgrywce. Co to znaczy dokładnie? Niestety nie wiadomo, ale wiemy natomiast, co o grze mówi dyrektor kreatywny w studiu, a więc Dan Smith. Chcemy, żeby The Callisto Protocol była jedną z najbardziej przerażających gier w historii. Oczywiście wygląda to naprawdę nieźle, to jednak przyzwyczajeni już jesteśmy do świetnych zapowiedzi, które niekoniecznie zwiastują świetne gry. Jednak w tym wypadku jest coś, co pozwala mi myśleć, że tym razem istnieje spora szansa na to, że otrzymamy coś naprawdę wyjątkowego. I tutaj zaczyna się najciekawsze. The Callisto Protocol tylko na pozór powstaje pod skrzydłami nowego i początkującego studia, bowiem wszystko wskazuje na to, że będzie ona duchowym spadkobiercą serii Dead Space, za którą, i tutaj co ciekawe, ponownie po wielu latach stoją panowie Glenn Schofield oraz Steve Papoutsis. I to jest, przyznam wam szczerze, połączenie, po którym spodziewam się naprawdę wiele. Jeśli gra finalnie będzie oferować tak ciężki i mroczny klimat, z całą tą brutalnością, jaką mogliśmy zobaczyć szczególnie na tym nieocenzurowanym zwiastunie, a rozgrywka pod względem budowy przypominać będzie Dead Space, to mi to szczęścia więcej nie trzeba. Klasyka gatunku w nowej oprawie audiowizualnej, a więc coś, co lubię i na co czekam od wielu lat. Co ciekawe, zwiastun w kilku miejscach dosyć mocno nawiązuje do serii Dead Space, co tym samym daje nam sporo do myślenia.
Zresztą zobaczcie to małe porównanie. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. W serii Dead Space stan zdrowia naszego głównego bohatera, a więc Isaaca Clarka, przedstawiony był za pomocą specjalnej aparatury, wskaźnika umieszczonego na plecach naszej postaci. Swoją drogą świetne i niezwykle immersyjne rozwiązanie, choć nie do końca logiczne, ale oczywiście wpasowujące się w klimat tej produkcji. Teraz spójrzcie na to ujęcie. Jeden z więźniów posiada podobne rozwiązanie, jeśli chodzi o monitorowanie stanu zdrowia, lecz w postaci sporo mniejszego, ale także znajdującego się z tyłu wskaźnika, hologramu, który tak jak aparatura z Dead Space, podzielony jest tu na kilka sekcji. W grze także zmierzymy się z kreaturami nieznanego pochodzenia i wszystko wskazuje na to, że będzie to ponownie rozgrywka dosyć korytarzowa, biorąc pod uwagę, iż akcja osadzona została we wnętrzu więzienia. Jednak cofnijmy zwiastun do samego początku. Okej, zatrzymajmy na chwilę. Powiększmy to ujęcie, a następnie rzućmy okiem na numer, jaki ma naniesiony więzień. 06052465. Te liczby to nic innego jak dokładna data urodzin Isaaca Clarka z serii Dead Space, a więc 5 czerwca 2465 roku. Mało tego, w tym samym ujęciu natomiast możemy zauważyć książkę z napisem Podręcznik Inżyniera. To właśnie Isaac Clarke był inżynierem w serii Dead Space. W kolejnym ujęciu zauważyć możemy pewien tajemniczy napis na ścianie. IC was here. I tak, I to prawdopodobnie skrót od imienia Isaac, natomiast C od nazwiska Clarke. Na tym jednak nie koniec. Pod tym samym napisem znajduje się drugi, lecz tym razem JC was here. Jest to prawdopodobne nawiązanie do trzeciej części serii Dead Space, w której drugim bohaterem był, i tu uwaga, John Carvel, sierżant, członek ostatniego oddziału EarthGov, dowodzonego przez Nortona. Moim zdaniem te wszystkie odniesienia nie pozostawiają złudzeń. Panowie Schofield oraz Papaucis pracują nad grą, która będzie duchowym spadkobiercą serii Dead Space i myślę, że jest to najciekawsza, choć niezupełnie oficjalna wiadomość, jaką wysłali nam twórcy tej gry. Na koniec mam dla was małą ciekawostkę. Gra ponoć w jakimś stopniu osadzona ma być w realiach gry PlayerUnknown's Battlegrounds, o czym poinformował sam Glenn Schofield w jednym z materiałów. Przypomnę tylko, że wydawcą gry jest firma Krafton, a więc ta sama, która odpowiada właśnie za słynne PUBG. Ponoć w samym zwiastunie znajduje się kilka odniesień do tego uniwersum, ale zostawmy sobie ten temat na inną okazję. Podsumowując, to jestem niezwykle ciekaw, jak potoczą się losy tej gry i co zaoferuje ona finalnie. Czy faktycznie dostarczy nam podobny poziom rozgrywki co słynne Dead Space? I co dokładnie oznacza interaktywny horror, jak określił ją jeden z twórców? Przypomnę tylko, że premiera planowana jest na ten rok, a gra trafi zarówno na konsole, jak i pecety. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.